Ej, siemanko, Dagoniasty z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Też tak jest to Minecraft tym razem, ale nie beta. Nie odcinek z bety. Odcinek z bety jest nagrany. Prawdopodobnie wleci przed tym materiałem albo zaraz po tym materiale. Ale jeszcze ciężko mi wam powiedzieć dokładnie, ponieważ ostatni tydzień miałem duży zamęt w robocie, w pracy. Zacząłem nową. Teraz w tym tygodniu mam trochę lżej. Więc prawdopodobnie w tym tygodniu zajmę się montażem filmów i prawdopodobnie nostalgiczna wleci jeszcze przed tym filmem, a grzebyk, sorry. Wleci jeszcze przed tym filmem, albo ten film wleci pierwszy na kanał, a zaraz dosłownie po nim wleci nostalgiczna. Więc jeżeli będzie tak albo tak, to wybaczcie, ponieważ nostalgiczną nagrywałem przed tym filmem, jeszcze jej nie wrzuciłem, nie zmontowałem, trochę mi to jeszcze zajmie. Znaczy, myślę, że wtorek mam wolny, więc zmontuję nostalgiczną i ją wrzucę na środę, a ten film pewnie zobaczycie w czwartek. Więc mam nadzieję, że nostalgiczna się fajnie przyjęła. Zostawiliście dużo łapek. W dzisiejszym odcinku będziemy grali Castaway? Tak, Castaway chyba. Tam Castaway Island, coś takiego. Razem ze mną jest Matiko i jeszcze jedna osoba, której nikt mi gdzieś wyskoczył z głowy. I teraz wam nie powiem. Powiem wam to w trakcie materiału. A tymczasem, jeżeli wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli wam się nie spodoba, to wiecie, w dół możecie dać. To wpływa zawsze na zasięgi. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Swoją drogą jest nas 500 osób, 500 subskrypcji. Przebiliście tą barierę. Jesteście niesamowici. Mega wam za to ślicznie dziękuję. Będę za to też dziękował na streamie, który odbył się we wtorek. Jak również coś zbudujemy podczas live'a. I prawdopodobnie coś na nostalgicznie też zbudowaliśmy. Więc. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się zaraz w grze. Witaj towarzyszu, albo wrogu. Witaj. Cześć, cześć, witam. Co tu się dzieje? Co to jest? Gdzie ja jestem? Witamy na bezludnej wyspie. No to wygląda, że spadłeś. Co robiłeś tam w powietrzu? Nie wiem, leciałem samolotem i nagle jestem tutaj. Kim wy w ogóle jesteście? Nam się samolot rozbił. Gdzieś, parę tam, dni temu. Może chodźmy pod dach, żeby nie moknąć. Burza. Także zapraszam za mną. Dara. Bye, have a great time. Gdzie? Co jest? Halo, płynąć nie mogę. Czemu? A tu, za mną, zapraszam. Masz już pochodnię jakąś? Mam jedną. Daj postaw na ścianie. O. O, tu taki nasz mały posterunek się tworzy, jak widzisz. W tym sensie, dobra, rozumiem. Moją drogą, cześć, siemanko, Dagoniasty z tej strony. Witam wszystkich serdecznie. Jest Matiko, jest fajn. Mam nadzieję, że ten lekki wstęp jak się podobał. Generalnie rozduchczyłem się gdzieś na tej wyspie. Nie wiem, co tu się dzieje. Zakładam, że panowie są tu dłużej ode mnie, więc myślę, że wy powiedzą mi dużo więcej, co tu się robi. Co tu chodzi. I jak tu żyć. Musimy przetrwać. I aktualnie oni robi w kopalni i ja... Tak. Co? Ja robię nam posterunek mały. Okej, okay, dobra, rozumiem. Robimy farmę. Chcesz może zwiedzić moją hacjentę? Dobra, to za chwilkę. Bo generalnie... nie wiem, czemu Oli się przeniósł gdzie indziej. Też bym się przeniósł. Dzięki. Swoją drogą możecie zobaczyć nowy overlay na kamerze u mnie. Taki trochę bardziej halloweenowy. Pane, no oddajcie mnie moje rzeczy. Jedyne, co ci oddam, to wodorosta. Dawaj, co tam masz. Ja wziąłem wędkę, to od razu mówię. Bo ja będę łowić. Patrz, gardzi wodorostami, nie?
Daj mapę, kilo w łopatę. Co tam jeszcze było? To wszystko, ja już więcej nie mam nic. Dobra, czy są, macie tu jakieś zasady generalnie panujące na wyspie, czy coś w tym deseń? Oli, twój głos? Czekaj, ja muszę teraz to zrepentować. Staram się nie skakać na tych tyłach. No to staramy się pilnować, żeby nie niszczyć bardzo takiego... Daj mi Boże jedno. Zebrałem na chlebek. Spoko. Znaczy ogólnie u mnie zaraz będę sobie zrobić lewek. Ogólnie to tak, jak widzisz palmy, to staram się ich nie niszczyć, żeby była atmosfera. No i staramy się przeżyć, tak? Jakby robimy też zadania, jakie tak, pan jak potrzebujesz drewna, no to masz te minecraftowe drzewka posadzone i możesz niszczyć, nie? Tylko nie te palmy. Dobra, rozumiem. Dawno temu się rozbiliście na wyspie? Ile to będzie? Dwa dni? Trzy? Trzy. A co to jest takie zielone? To do mnie idzie, halo! Uciekaj! To chce cię zabić! Co to jest? Otwora. Ta wyspa nie jest najprzyjemniejsza. Dobra, chodź ze mną do mojego schronienia. Wy wiecie co to jest? Dotkliście już? Tak. Czy a, tak. To jest mech, który wybucha. Nie wiadomo, co to było. Jeszcze to nie jest wytłumaczone do końca. Aha, rozumiem. Możesz się poczęstować rybami z mojego... A, dziękuję. Tego. Masz wodorosty, ci dam nagrodę. A, bardzo dziękuję. Nie tu. A z racji, że jest Halloween, to przydałoby się i domek ozdobić. O. A właśnie, tej ty nie zabijaj. Nie niszcz jej, bo to nas Borys. Tak, to jest Borys. Od razu ładniej wygląda. Zdodź tam go tu! Niestety to jest Boris, go trzeba nosić. Ale Halloween jest! Z tym dowalonym. Dobra, na razie niech sobie odpocznę. Dobra, miał argumenty, że jest Halloween. Czy mamy jakąś opcję, żeby się wydostać z tej wyspy, czy coś? Musimy zbudować SOS. W sumie nie mamy opcji, żeby się wydostać. Musimy ją zwiedzić. W tym sensie. No, ale ja się już biorę za to, co kocham najbardziej, czyli... Ziemia, witają. Idę głupić. Oli? Tak? Chodź tu do mnie. To ja idę zebrać drewno i się zanurzę gdzieś raczej w kopalni. Znalazłem taką dziurę. Kto chce wejść do dziury? A gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę? No. On jest w tej swojej małej dziurce. Oszukane, nic tu nie ma. Żelazo, co ty gardzisz? A, tak? O. I co? Ty, ale nie podwalaj mi. Hej! Tarka. Skąd miałeś wiaderko? Ja? Dagon! O! Oddaj wodę. Nie mam wody. O, zniszcz ten kobla. Jak mnie tam nie ma u was, ja tutaj stoł nakopię. Na górze jesteś, zniszcz tego kobla, przecież widzę, że postawiłeś. No przecież mnie tam nie ma. Mówię ci, że tego stołu nakopię. Jak wyjdziesz, to sam zobaczysz. Nie rób mnie chuja. Może jest jeszcze ktoś z nami na tej wyspie, o kim nie wiemy? Nie. Ruin? Ja sobie grzecznie, kulturalnie rozkopuję kobelka na powierzchni, bo widzę, że tu jest chuj stołna, no tak brzydko powiem. I sobie go ładnie kopię. A ten mnie oskarża o postawienie jakiegoś kobla, ja nawet nie wiem, co to jest kobl. Mógłbyś kopać tą dziurę, którą zakopałeś i dać tam wodę, żeby mógł wypłynąć? Oczywiście, przyjaciele, że mogę. Bo nie jest mi plana, aby robić jak całą grę. Aby drus pod siebie rzucać. Mądrze. Kop tam. Będziesz nie. Musisz ktoś tam zejść i się poświęcić. To znacie? No bo mi się kilo kończy. Mhm.
Chcesz nowy? Masz Oliwodę. W ogóle, jak tu jedzenie szybko ucieka. No tak. Dlatego właśnie zrobiłem rybcie. Nie bi, bo nie mamy jedzenia w sumie. To dużo. Dobra, czekajcie, a gdzie tu w ogóle jest jakaś ta lista zleceń czy coś? Bo mówiliście coś, że jakieś zadania trzeba robić. A to tak. To już ci pokażę, gdzie teraz, wiesz? Wyjdź z tej kopalni tam... tego. O, widzę ciebie, lecę do ciebie. Siema. A nie mam łódki, więc będziemy musieli płynąć normalnie. Tam do tej pewnie, czy tam. Kurwa! Chaotyczne stawienie kodla. Żebyś wiedział. Jeszcze się nie nauczyłem tylko budowania takiego ciekawego, bo generalnie to zanim się tu rozbiłem, to leciałem na zawody ze stawiania kobla. A powiedz się znaczy. Panie, jak dasz mi dużo kobla, to ci dom wybuduję. A za ile? Tutaj są takie w skrócie zasady. Nie możesz tak na szybko przejść tak dla prostoty. I tu masz właśnie wszystkie zadania oraz questy, które są. Okej, okay, czyli generalnie widzowie, naszym celem jest po prostu przeżyć. Tu co jest? Elitarne. Elitarne questy. Ale wyjdź ze mnie. Dziękuję. Oliwier. No, nie wolno. Kolegów. O, musisz podejść. O kurde. I tu mamy ciekawsze questy. Sorry. Zdarza się. Ale przy pracy. No, nie mam jedno serce, ja mam jedno serce. O chuj, dobra, zbiorę twoje itemy i ci przyniosę. Tyk. Jeszcze trzeba zrobić ten dorodowa. Nie chyba z jakiego. Ale na razie go zostawiam, bo nie mam tego. Trzeba? Oj, Dagon. Co ten kobl robi na plaży? Cześć. Posprzątaj po sobie. Przyniosłem ci piasku. Dobra, czyli generalnie naszym takim celem jest się po prostu rozbudować i przeżyć. Jednocześnie wykonując zadania i czekając na ratunek, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze dokładnie. Rozumiem. Ratunek, który może nigdy nie nadejść. W tym sensie. Może zajmę się budową jakiejś małej chatki. Tylko ozdobą się raczej nie zajmę, bo ozdabiać to ja nie potrafię. Chcemy dom na plaży, na piasku, w kasku. Tak, z takim zrób z widokiem na ocean. Cena nie gra roli dziś, czy chcemy coś innego? Zrób tak, cena nie gra roli, z widokiem na ocean. No to dobra. To na szybę. W tej jaskini... Kurwa... Mówiłem o łopacie, zrobiłem kilof. Dzięki. O, i deski też się przydadzą, to od razu zabiorę od Madika ze skrzynki. Nie no, brawo, nie? Myślałem o tym, myślałem o łopacie, a zrobiłem... kilof, kurwa. W sumie to się przyda, zajdę tu na dół. Cześć Matiko. Żelazo! O nie! Dalej, pierwszy je zobaczyłem. Ja je znalazłem. Ale nie wykopałeś. Złodzieje w tym kraju tylko. Dobra, spokojnie, i tak się podzielimy, nie? Raczej. Kop węgla, w końcu na Śląsku mieszkasz. Nie mieszkam na Śląsku. A gdzie? Na Dolnym Śląsku. Ale Śląsk to Śląsk. No nie. No tak. Jesteśmy czarni.
Przyjacielu. Widzę krowę w kopalni. Trzymaj. Co krowa robi w kopalni? Nie, wnikaj. Nie wnikaj. Wyprowadź ją stamtąd. Co mówisz? Wyprowadź ją stamtąd. Jak? Wytłumacz mi jak, oświeć mnie. Zboże. Tak, zboże, którego nie mam w jakimś punku oraz krowa jest nie wiadomo gdzie. A wiesz co, w jednej części mapy masz taką dużą dziurę do kopalni, tam musisz zejść. Gdzie jesteś? To jest gdzieś po drugiej stronie wyspy, nie? A po drugiej stronie tam będziesz miał właśnie takie jakby dziurę taką jakby do kopalni i tam będziesz musiał zejść. Ja tam zrobiłem wodospad i będziesz musiał po prostu chodzić po kopalni, aż znajdziesz. Kurwa, Matiko, widzisz tą dziurę gdzieś? Chodzi ci o to tam, gdzie... To jest tu? Tak, to jest chyba tu. No jak jest widzisz tam... taki... Jak widzisz wodę od oceanu poprowadzoną do dziury, to tak. Ale to jest tam, gdzie mob grinder? Nie. O, źle poszaliliśmy. O, żółw. Nie, o, o, żółwik Borys. A, znalazłem. O, krowa. No, nie mówiłem. Właśnie. Nie pytam. O, zombie. Kurwa, Matiko, byś pomógł, a nie? Pomogłem. Zabezpieczyć expa. Kurwa. Masz chyba tędy. Tak, to tu. O chuj, mam 2,5 serca, czekaj. Masz żarcie jakieś? Tak, mam. Daj, podziel się, proszę. Nie mam tutaj dwa Endermana. Starych przyjacielów mam tutaj. Ty, stone się stworzył. Matiko, chodź do mnie na chwilę. Nie mam, Matiko. Chodźcie do mnie na chwilę, coś wam pokażę śmiesznego. No tak, stone się tworzy, jak lawa jest nad wodą. No, ale tego nie wiedziałem. No to już od dawna już. Tak! No nie! A ty masz kobla, Matiko. Co się stało? Lawa cię spaliła. Wykopałem redstone'a i byłem pod nim. Ale czemu mnie spaliło? Dosłownie, co? Stałeś na klocku, którego dotknęła lawa i się zjarałeś. Ale tam była woda. Ale nie, ty stałeś, zacząłeś kopać tego i lawa tam spłynęła i cię zjarała. Nie. Trendy roli tam. Na razie to ja jestem w niezłej sytuacji. Wystraciłem całe żelazo i mogę z tej problemy. Ale nie mam pochodzi. Nie wszystkie mi się udało odzyskać. Żelazo i ten? Nie mam. Nie, żelazo mam dwa. Piecyk na górze. Dobra, to ja zrobię piecyk. Dobra, jestem w to od ciebie. Dobra, Matiko, nie biegnij tam, chodź tu. Zrobię najpierw piecyk, przepalę żelazo. Masz tu kamiennego kilofa. Masz tu swój mieczyk. I masz 16 pochodni. I to wszystko, co się uratowało? No i drewno i 32 kobla mi zostało, to wszystko, co się uratowało. Najgorsze, dobra, ja że jak mnie ten... O, widzę też, to możesz się wykopać, to od razu przepalimy. Najgorsze, że jak ten Enderman mnie dopadł, to nie? No. To ja straciłem chyba z 400 kobla. Kurde, mój cel trollowania was póki co nie wychodzi, bo wy sami giniecie w lawie. Ej, nie, ja chcę tylko się zwrócić uwagę na to, że umarłem w lawie sam z własnej winy. I normalnie nie umieram aż tak dużo. Generalnie to jest ciekawostka, bo jedno żelazo się nie przepala. Siedmiu. Wizualny glitch.
Pytanie, mieczyk żelazny czy siekierę? Co jest lepsze? Kilof. Kilof już mam, mogę zrobić jeszcze siekierę. Albo miecz. To zrób miecz. Wiesz co, bardziej się siekiera opłaca. Ja mam jeszcze kolejne żelazo. To wrzuć je od razu do tego, niech się przepala. Ja robię sobie siekierę, będę topornikiem. Który nie ruszaliśmy i teraz przed nią biegam szybko. Dobra. O nie. Ale mam złoże żelaza, Matiko. Mówisz? 8-9 sztuk około. Ja tutaj moje na razie do flawy. Wiesz? Dobry. O, teraz się zorientowałem, co jeszcze straciłem w lawie. Straciłem moje jedzenie. No to ja pierdolę. Ty, zatamowałem tą wodę, co tu płynęła, nie? Wiesz co, ja tu też mam złoże. I na dole wiesz, obok węgla jeszcze jest sporo. Wiesz co? Spróbuję tam zaskoczyć. Też mam tu złożę, tylko jest trochę lawy, wiesz? Trochę dużo. I kopałem kobla, nie? Znaczy tego stołu najprawie do lawy padło. O, już idę. Ja go znalazłem, jest mój. Dobra, ja go wykopię. Tak. Czy ja go wykopię i potem do skrzynki wsadzimy, nie? Tak czy siak. No. Ale znalazłem. Nice. Patrz, jaki ładny. Więcej diamentów znalazłem. Drugiego już ja znalazłem, bo zacząłem rozkopywać dookoła. Ale no dobrze, podzielimy się porówno. No. I trzy, cztery. Ja pierdolę, Matiko, weź przejść na chwilę do góry. Ja tu rozkopię dookoła. Ej, ja bym ich nie zbierał teraz. Czemu? Ja bym poczekał, aż będziemy mieli jakiś enchant. Na przykład fortunkę i dopiero to zebrał, bo wtedy dostaniemy ale więcej. Ale może być ciężko, wiesz? Domyślam się, ale teraz szkoda, bo będziemy mieli tylko 4 diamenty. Chyba, że skopię te diamenty. Zrobię diamentowy no. Kill off, skopię obsydian i zrobimy portal do netheru. Nie, bo jest wyspa netherowa, wiesz? Ale może być bastion, wiesz? I teraz muszę moje kroki prześledzić. Lawa pod spodem. Ja mam ten, ja mam wodę. Odsuń się. Dobra, rozlej. Czekaj. Dobra. O, sorry. Odsuń się. A ja żarcia nie mam. Czekaj, zaraz ci dropnę. To jest wspaniała przygoda, mogę wam powiedzieć od razu. Matiko zresztą wie, jak Julii ogląda moje filmy. Tak. Nie, zwłaszcza, ja jestem czasami obecny. Zwłaszcza jak chcesz zrobić basenik, ten jacuzzi w domku, nie? Kto wie, ten wie, jak to był na live, ten będzie wiedział z widzów. Cały dom swajczony. Dobra, mamy 12 tego do portalu. Dobra, to chodźmy na górę. Bo tam się rzeczy przepalały. To ja nam tu już ciężko uturuję. Dobra. Chyba to szlak. Żelazo się jeszcze przepala, nie? Dobra, Matiko, gdzie było? Z której strony było wyjście? Musisz znaleźć. Tam nie masz takie duże zbiorowisko kobla na pewno, nie? No to widzę, spokojnie. Co tu stawiał ten glowstone? Nie, to jest po prostu podpowiedź, pamiętaj? Glowstone na podłożu morza daje informację. To jest podwodny ravine. Ej, właśnie, o co chodzi z tym glowstone? Underwater ravine. No, glowstone to jest taki guidance dla nas, tak było wytłumaczone to. No, bo ogólnie wyszedłem innym wyjściem niż wszedłem. Ładnie, dziękuję. Dobra, wyszło.
FBI, tu, Dagon, tu! No nie, nie, tak. I chuj nie wejdzie. No i to jest nasz zakątek. Dobra, widzowie, udało mi się odnaleźć i wrócić do domku przy małej pomocy chłopaków. Więc możemy kontynuować przepalanie żelaza. I co? I w następnym odcinku myślę, że zrobimy portal do czego? Do Netheru. Tak. Trzymajcie się ciepło. Był ze mną Matiko. To ja. O ten tu pan. I był ze mną Fajn, który gdzieś tam se w pizdu pobiegł. Myślę, do zobaczenia w następnych odcinkach. Bajo! Pa!